Witam Was w najnowszym odcinku naszego cyklu Meblorady. Bohaterem głównym dzisiejszego odcinka będzie kolekcja Rustyk, ale w bardzo nietypowym wydaniu. Chcę Wam dzisiaj pokazać aranżację nieco inną niż zazwyczaj dla tych mebli i to będzie pierwszy z kilku takich odcinków, bo w kolejnych pokażę Wam jeszcze inne aranżacje, dość nietypowe aranżacje, wszystko po to, żeby pokazać Wam, jak bardzo meble z kolekcji Rustyk są uniwersalne. Mimo swojego bardzo charakterystycznego wyglądu sprawdzają się w różnych stylach, w różnych aranżacjach, ale dzisiaj pierwszy z nich, uwaga, uwaga, styl orientalny. Zapraszam Was do oglądania. Rekwizyty już mamy, a więc do dzieła. Zaczynamy. Najpierw łóżko. Poduszek mam całą górę. To jest taki typowy, charakterystyczny element stylu orientalnego. Zobaczcie, tych poduszek jest bardzo dużo. One mają różne faktury, różne wzory. Tutaj mamy taką fajną, połyskującą, welurową tkaninę. Ja zaraz te poduszki poukładam ładnie. Na razie chcę sobie zrobić miejsce tutaj na narzutę. Narzuta w kolorze fioletowym. Fiolet, jak wiecie, jest kolorem roku 2018 i on bardzo fajnie się komponuje, jest bardzo charakterystycznym kolorem właśnie dla stylu orientalnego, dlatego my sobie tą narzutę tutaj ładnie ułożymy. Jest fioletowa narzuta. Ja celowo tak układam ją trochę niedbale, żeby podkreślić właśnie ten orientalny, taki lekko swobodny styl. Teraz poduchy. Najbardziej podobają mi się te. One mają taką ciekawą plecioną tkaninę i bardzo fajny indyjski wzór. Duże do tyłu. To tu. One będą leżały tak swobodnie. Może tą damy tą stroną. W ten sposób. Przełamiemy to wszystko takim granatem. Ok, mamy całą górę poduszek, mamy narzutę. Teraz pozostałe dodatki. Świece, turkus. Również jest takim charakterystycznym kolorem dla tego stylu. Ustawimy sobie je zamiast lampki nocnej. Też kształt tych świeczników, taki obły, przywodzi na myśl indyjskie, orientalne wnętrza. I jeszcze tutaj mam taką fajną dekorację o takich marokańskich wzorach. To jest dekoracja, którą możemy powiesić na ścianie, ale ja dzisiaj ją wykorzystam nieco inaczej. Postawię ją na komodzie, będzie stała oparta o ścianę. Ona ma taki fajny kolor, jest drewniana, ale ma takie przebitki w kolorze starego złota. One będą fajnie wyglądały razem z takimi lampionami również w kolorze starego złota, ażurowymi. One się lekko błyszczą w świetle. Ja je tutaj też ustawiam na komodzie. Co jeszcze mamy? Mamy takie małe, fioletowe, szklane lampiony. One będą idealne na parapecie. Okej. I jeszcze jeden. Te dwa duże, również w pięknym kolorze fioletowym, ustawimy sobie tu przy lustrze. Wieczorem, kiedy zapalimy światło, kiedy zapalimy świecę tutaj w środku, będzie bardzo fajny efekt. I kosz zostawiamy przy łóżku. Orientalna stylizacja kolekcji Rustyk gotowa. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Tak właśnie prezentuje się kolekcja Rustyk w stylu orientalnym.
Mnie się bardzo podoba. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat takiej stylizacji. I koniecznie oglądajcie nasze kolejne odcinki, w których pokażemy wam rustyka w innych, zupełnie kontrastowych do tej aranżacjach. Jedyne, co wam mogę obiecać, to że każdy znajdzie coś dla siebie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!